Siemandero, goście i gościuwy, witam po dłuższej przerwie. Wracamy na kanał, wracamy z zaległym odcinkiem, który mamy zmontowany i niedługo zobaczycie. Jest to odcinek z Lwowa. Dodatkowo mamy całą serię 8 lub 9 odcinków z Wyprawy Morawskiej i nie przerywamy. Natomiast jeśli chcecie, żeby kanał miał pewną ciągłość, to postarajcie się nas wesprzeć. Na dole, czy u góry, czy gdzieś tutaj z boku są linki. My tak czy siak działamy. Mamy pomysł na jeszcze nieco inny format naszych przygód, naszego zwiedzania. Dlatego bądźcie z nami. Zapraszam. Aha, zapraszam oczywiście na trailer nowej przygody. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Mniej niż chciałem, to i tak się obżarłem i opiłem. Wydaje mi się, że po prostu do tych wszystkich becherowek, bożkowów i piw niepotrzebnie zamówiłem malinówkę. Tam są owce. I będę przekraczał granice wszelkie. Kurde nie, kupę. I tyle. To wydaje mi się, że ta wyprawa może przypominać nieco wyprawę architektoniczno-sakralną. Gdyby tak na przykład dodawać do kadzidła trochę marychy, jestem pewien, że wówczas młodzież, która przecież uwielbia ten zapach, waliłaby do nas drzwiami i oknami. Ludzie przychodzą się napić, ja też skorzystałem, piję pruszkowice z lokalnych morawskich zbiorów. Tutaj podobno moc ma dosyć sporo. Dobry dzień! Piciu tych śliwowic mi nic do głowy nie przychodzi. Dostałem ja ciekawy prezent, Muchasek, bo chcę odwiedzić. Znaczy na pewno zobaczymy też Alfonsa Muchy. Siemanko! Piękny, nie taki już poranku. Mam nowa lina, nowy aparat, nowy moduł. Mam piwo czapowane. Tak czy siak, próbujemy piwko. Jasne, ciemne. Oba wchodzą całkiem nieźle. Uwaga, anegdotka, ciekawostka. Zrobić pewien przykus i umieścił na elewacji postać, która wypina się dupką na tych wszystkich, którzy nie dotrzymali słowa. Zapomniałbym tutaj, proszę, kluczowniczek. Modernizowany w latach 20. przez Ludwika van der Rohe. Poziom. Więc w kulturalny sposób i mówię, Ohe Novo Divadlo, czyli teatr, jak widzimy, majestatyczny, ogromny, żeby było czym się pochwalić. Dotarliśmy w końcu na Spielberg, nie mylić z tym znanym reżyserem. Szybciej. Wiem, że mogą mi gadać. Mały Joyek, tej małe moce. Gdybyście spojrzeli, gdybyście tutaj byli, to byście pomyśleli sobie. Kurwa, forfiter. Nie mówiąc o ateistycznym kraju, jakim są Czechy, pokazywanie ciągle kościołów jest co najmniej śmieszne. Morawska Wesniczka, a Betlem? Nie, no to już tak nie nazywa, bez sensu. No idziemy, niemniej jednak idziemy. To dno jest z górki pod górkę, i tak cały czas. Od te wrzeno, od 18, a jest za wrzeno. No nie wiem dlaczego. Ale jeśli ktoś będzie w Brnie, interesuje się modernizmem, to warto przyjechać tu na te osiedle i popodziwiać. Podręcznik do matematyki, do fizyki, jakieś takie gówna, których wiadomo, że nikt nie weźmie. Jedemy. Hospoda, piwo, mariaż. Zajechaliśmy w pewne miejsce, żeby się zaopatrzyć. Idę tam na Ludka albo nawet całego gramada, ale nie chcę pieniędzy, bo się boi, czy to nie ustawka. Po trudach i znoja dotarliśmy do Znojma. Idziemy w zasadzie trochę szukać śniadania. Miejski teatr i sprawdzę repertuar. O tyle, o ile mi się udaje i dosyć prężnie działają teatry w Czechach. Dla takich malowniczych przejść, uliczek, warto zwiedzać Morawę. To trzech. A macie piwo? Tak.
Desítku, jedenáctku hosta. Jedenáctku. Jedenáctku. Jednou. A máte behrovku? Ne, ne. Zrovna žule mi v něj nogy. Ty ja se łeb umyję. Pewnie, że na miasto jest tutaj nie najgorszy widok, ale tak naprawdę jak wejdziecie do kościoła świętego Mikulasza, świętego Mikołaja, to macie dużo lepszy widok. Niedługo będzie... Mosz. Niedługo będzie winobranie, już za kilka dni. Morawskie, białe, półwytrawne wino. Wdrapaliśmy się, wczłapaliśmy się. Ja pierdolę gówniaki. No i w sumie żegnamy się z Mikulowem. Zasłużona nagroda. Bożkow i piwo. Waltice. Takie oto stawiali sobie kiedyś zamki na Morawach. Smakuje jak orężata. No pachnie jak jabł za 5 zł. Mniej więcej tyle też kosztował. Ciut bardziej rozwodniony, gazowany jabłon. Słuchajcie, nie zawsze wszystko da się nagrywać, bo jest głośno, a czasem jest głośno i gwarno, i tutaj jest głośno i gwarno, ale jest też pysznie. No dobra, lecimy z naszą przygodą morawską dalej. Tyle. Alechrat. I tutaj odnaleźliśmy mnóstwo polskich akcentów, chyba najwięcej. To przeszedł mocno drożdżami. Butelka nieco napuchła. Swetly leżak, takie jak ja lubię najbardziej. Nie widziano ma nazwę. Myślę, że to Śląska. Pewnie wszyscy Polacy, którzy to oglądają, chcieliby, żebym ostrawską przygodę rozpoczął właśnie tutaj, na tej ulicy. Większość Polaków zna tę ulicę. Normalnie cyk. O. Znaczy no, na smaczek jest, ale nie miło obsługa. Mury obronne Krakowa. Na schodowu. Burczak jasny, burczak biały, burczak czerwony, burczak. W placu Jana. Dobra, nie wiem, gdzie się znajdujemy. Zwizu. Ostatni raz takie głupoty wysokościowe. Dziwadlo Antonina Dworzaka, czyli Teatr Morawsko-Żeroński. Styl, klasycyzm, w zasadzie neoklasycyzm, to do symbol Ostrawy. No i tak to wyglądają, moi drodzy Morawy. Jak widzicie, w Czechach tutaj ani ze świątyniami, ani z zamkami, ani z pomnikami się nie pierdolą. Można śmiało powiedzieć, mają rozmiar skurwysyny. Smerfy to znaczy skórz maulowy. Kurde, i ta mokra, ta. A mi się zdziwił. Nie ma pisuarów, to koleje się na ściany. Gemela straszna. Świetnie, że zobaczyłem i mi się przypomniało tablicę z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Wieczorny spacerek odhaczony, centrum miasta troszeczkę zwiedzone. To jest bez sensu.